Zawsze lubiła ubierać się stylowo. Szczególnym elementem garderoby, który upodobała sobie artystka, były kapelusze. Jedna z jej przyjaciółek natomiast zwróciła uwagę na nieznany wcześniej fakt. Okazuje się, że Osiecka nosiła okrycie głowy z konkretnych powodów. Była osobą niezwykle towarzyską. Ludzie lgnęli do niej nie tylko ze względu na jej talent artystyczny, ale również niesamowitą osobowość. Wspominając polską poetkę, przyjaciele ujawniają nieznane wcześniej fakty z jej życia. Ciekawej wypowiedzi udzieliła Krystyna Janda, odnosząc się do mody Agnieszki Osieckiej. Zwróciła uwagę na jej miłość do kapeluszy. O tym, jak barwną postacią była, świadczy choćby grono jej przyjaciół. Poetka utrzymywała bliskie relacje z takimi tuzami jak Marek Chłasko, Zuzanna Łapicka, Hanna Bakuła, Magda Czapińska czy Krystyna Janda. Przez wiele starszych osób jest zapamiętana jako kobieta towarzyska, czerpiąca z życia całymi garściami, całymi dniami przesiadująca w knajpach na warszawskiej Saskiej Kępie. Nosiła kapelusze jako przykrywkę. Krystyna Janda udzieliła interesującej wypowiedzi, której tematem była: obie kobiety odwiedzały się i były przyjaciółkami. To właśnie Janda zwróciła uwagę na kapelusze polskiej poetki. Okazuje się, że Osiecka nosiła je nie tylko ze względu na styl i poczucie estetyki. Większość fanów Agnieszki nie podejrzewało, że powód był bardzo smutny. To był rak, ale udawała, że nic się nie dzieje. Nawet przed samą sobą. Wolała żyć, niż chorować. O chorobie dowiedziałam się w dniu jej ostatnich urodzin. Zaprosiła nas do siebie. W łazience, na szczotce zobaczyłam cały kłąb jej włosów. To wyglądało tak, jakby wypadła jej połowa kosmyków. Kiedy zobaczyłam te włosy, nagle zrozumiałam, że bierze intensywnie chemię. Zrozumiałam, skąd ostatnio ten festiwal kapeluszy, których nie zdejmowała, żeby nikt nie zauważył, że zniknął jej słynny koński ogon, powiedziała Krystyna Janda. Chociaż to smutna informacja, prawdopodobnie nie chciałaby, ale ktokolwiek był tym faktem przygnębiony. Artystka kochała chodzić swoimi drogami i wolała żyć pełną piersią. Jej wiersze i piosenki do dzisiaj rozpalają serca fanów i wywołują łaskę wzruszenia. Osiecka zmarła 7 marca 1997 roku.